kwestia jazdy rowerem przez park ma w zasadzie tyle samo zwolenników, jak i przeciwników. Kiedy uchwalano regulamin korzystania z wyremontowanego parku zdrojowego, sprawa ta, podobnie jak możliwość spacerowania tamtędy z psami, budziła najwięcej wątpliwości. Jeleniogórscy radni postanowili więc wprowadzić zmiany i na sesji Rady Miasta, która odbędzie się 26 listopada, będą głosować nad nowym projektem uchwały dotyczącej zasad korzystania z niego. Postanowiliśmy zapytać najbardziej zainteresowanych, czyli mieszkańców Cieplic i Kuracjuszy, czy jazda rowerem przez park przeszkadza, czy też nie. Opinie są podzielone porówno. To jest zły pomysł, proszę pana, bo tu jest tak pięknie, a rowerzyści mogą sobie miejsce inne znaleźć. Park zdrojowy jest miejscem rekreacyjnym. Łączy dwie części Cieplic, osiedle Famposkie oraz właśnie Cieplice Stare. Niektórzy ludzie poruszają się na rowerach, jest to taka rekreacja, sposób wypoczynku, aktywny wypoczynek i myślę, że ta ścieżka rowerowa będzie bardzo przydatna w tym parku. Myślę, że to są jednak alejki spacerowe, a nie i rowerowe. A tworzy się ścieżki rowerowe, gdzie rowerzyści powinni tam się chyba poruszać. Czyli park tylko i wyłącznie dla spacerowiczów? Oczywiście. Uważam, że to jest dobry pomysł, ponieważ park łączy drugi park norweski, gdzie nie było dojazdu, trzeba było naokoło jechać. Dodatkowo jeszcze niedługo może termy ruszą, gdzie też będzie fajnie podjechać rowerkiem i to dobry pomysł, uważam, że zmiana tego regulaminu. Urzędnicy chcą jednak pogodzić wszystkich użytkowników parku i wprowadzić możliwość jazdy rowerem nie tylko dla dzieci do lat 7, tak jak jest to obecnie. Zdania są podzielone. My staramy się zawsze znaleźć taki złoty środek, złote rozwiązanie. I tutaj ustaliliśmy, że na części parku zdrojowego, na jednej z dróg, z alejek powiedzmy, dopuścimy ruch rowerzystów, którzy mogliby podróżować przez park zdrojowy, łącząc jak gdyby swoją trasę przejazdu. Główna alejka. Znaczy nie główna aleja, właśnie to będzie aleja, która idzie po lewej stronie, patrząc od wejścia głównego, przy ogrodzeniu, przy PMP Poland, basenach termalnych i tutaj powiedzmy brama wjazdowa przy przedszkolu. I jak najbardziej skrajna dróżka z lewej strony będzie mogła też służyć rowerzystom do przejazdu przez park. Wszystkie pozostałe, w tym też główna aleja, będzie dalej dla ruchu pieszego. Do tej pory najwięcej obaw budziła możliwość zniszczenia przez koła rowerów nawierzchni, jaką pokryta została zdecydowana większość parkowych alejek. Jak widać, obawy zniknęły. Pozostaje jednak pytanie, czy większość jeleniogórskich radnych opowie się za nowym regulaminem. O tym przekonamy się jednak dopiero w nadchodzący poniedziałek.